Państwa bardzo serdecznie na kolejnej edycji XTB Masterclass. Spotykamy się w dość nietypowych okolicznościach i w związku z tym też temat przygotowałem dla Państwa nietypowy. Czy da się zarobić na czarnych łabędziach? Skąd w ogóle pomysł na taki temat? No, jedna rzecz to oczywiście codzienne życie, które nas zmusza do myślenia w kontekście COVID-u i tego zagrożenia. Ale druga kwestia to taka, że tego typu nietypowe zdarzenia, czyli czarne łabędzie, zawsze generują ze sobą olbrzymią ilość zmienności na rynku. I pytanie, które zawsze towarzyszyło mi w głowie, to takie, czy jest realnie możliwość zarobienia na takich nieprzewidywalnych sytuacjach, czy to czysta fikcja? O tym opowiem dzisiaj dokładnie. Przedstawię. Pewną procedurę, która pozwoli skorzystać z takich nietypowych zdarzeń i pokażę, jak w praktyce jej używać. Zaczynajmy. Zanim zacznę e, omawiać kolejne rzeczy, to króciutko opowiem o tym, na czym skupię się w dzisiejszej prezentacji. Pierwsza rzecz to opowiem dokładnie, czym są czarne łabędzie. Następnie powiem o statystykach występowania. E, w kolejnym kroku opowiem o tym, jaki jest wpływ czarnych łabędzi na rynki finansowe i jak wykorzystywać potencjalne okazje i jak zabezpieczyć się na wypadek błędnej oceny sytuacji. Na końcu podam kilka przykładów rynkowych. Pewnie nieraz spotkali się Państwo z sytuacją, kiedy to rozmawiacie ze znajomym, z kimś, kto inwestuje i słyszycie taki tekst. Stary, mówię Ci, ile kasy zarobiłem na tym covidzie. I przy Waszych takich sobie wynikach zaczynacie zastanawiać się, czy to jest rzeczywiście prawda, czy on was tylko wkręca? Czy to takie opowieści e, po prostu fantazyjne. No, na tak postawione pytanie, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ale to, co dzisiaj pokażę, to pokażę, w jaki sposób zbliżyć się do tego, żeby rzeczywiście dobre okazje inwestycyjne, które na rynku się pojawiają, zamieniać na. Konkretne zyski. Zacznijmy od samego początku. Czym jest czarny łabędź? Czarny łabędź to yy, pojęcie, które wprowadził Nassim Taleb, które mówi o zdarzeniach niezwykle rzadkich, które, po pierwsze, są nieprzewidywalne, po drugie, mają szeroki wpływ, zazwyczaj negatywny, na giełdy i odciskają swoje piętno. Na wielu walorach, często na bardzo różnych rynkach, a w sytuacjach skrajnych, nawet na całym świecie. No i tutaj pierwsza rzecz, na której warto się skupić, czyli zdarzenia nieprzewidywalne. Skoro są to zdarzenia nieprzewidywalne, czy można je przewidzieć? Nie. I nie taka będzie nasza rola. Nie będziemy przewidywać tego, co się może zdarzyć, ale zadaniem nas jako traderów będzie reagować na to, co dzieje się w ramach konkretnego zdarzenia. Ale zanim dokładnie powiem, jak to zrobić, przyjrzyjmy się statystykom występowania. Ktoś może zadać takie pytanie: czy w ogóle warto skupiać się na czarnych łabędziach, skoro one występują tak naprawdę niezwykle rzadko? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat występowało takich zdarzeń bardzo wiele. Popatrzmy króciutko na wybrane z nich. Już od lat 90. mamy do czynienia z, jak się potem okazało, dość licznymi kryzysami walutowymi. Czyli, tak, upadek funta Sterlinga, rok 92, kryzys walut azjatyckich, rok 97, kryzys rosyjski, który bardzo wpłynął na rosyjską walutę, rok 98. Następnie mamy w roku 2015 kryzys związany z uwolnieniem franka. No dobrze, to tylko kryzysy walutowe, ale popatrzmy na inne. Wojny. Wojna w Afganistanie 2001. Wojna w Zatoce Perskiej 2003. Atak terrorystyczny Breivika w Norwegii 2011. Tak, to tylko te najważniejsze zdarzenia, bo oczywiście tych konfliktów było dużo więcej. Oczywiście nie można zapomnieć tutaj o ataku na World Trade Center w 2001. Kolejna rzecz. Wybuchy epidemii tylko w najbliższych tylko w ostatnich latach mamy wirus SARS 2002 no i COVID-19 w roku 2020, ale tych wirusów na przestrzeni ostatnich lat było znacznie więcej. Kolejne typy zdarzeń to zdarzenia naturalne, czyli na przykład tsunami na Oceanie Indyjskim rok 2004. Huragan Katrina 2005, trzęsienie ziemi w Chile 2010. Wybuchy wulkanów w Islandii, które zablokowały całą Europę i przez ładnych kilka tygodni nie można było latać samolotami. 2010 rok. Wycie kropy w Zatoce Meksykańskiej. 2010. Awaria elektrowni Fukushima. 2011 na skutek tsunami, które przyszło i uderzyło w brzegi Japonii. Pożary buszu w Australii. 2019. Jak państwo widzicie, tych zdarzeń, takich naprawdę dużych zdarzeń na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat było ponad 20. Jeżeli natomiast skupimy się na każdym większym lub mniejszym zdarzeniu, w różnych częściach świata okazuje się, że w ciągu jednego roku występuje ich kilka. W związku z tym to nie jest tak, że zdarzenie typu czarny łabędź jest niezwykle rzadkie. Jeżeli tylko uważnie obserwujemy szeroki rynek, to tak naprawdę w ciągu każdego roku i jest, są dwa, trzy takie zdarzenia. No dobrze, ale wiemy, że zdarzenia te są nieprzewidywalne. W związku z tym, czy w ogóle jest szansa, żeby na nich zarobić? Tak, okazuje się, że każde tego typu zdarzenie ma dość podobny przebieg działania, dość podobnie rozwija się. Pierwszym krokiem jest zawsze jakaś nierównowaga. To może być nierównowaga na rynku finansowym, to może być nierównowaga. W kwestiach takich społecznych współdziałań, gdzie ścierają się nacje, czy spis, ścierają się różne potrzeby, to może być znowu nierównowaga naturalna. Ta nierównowaga, która przez długi czas występuje, zazwyczaj generuje jakiś ładunek, który w pewnym momencie eksploduje. Eksploduje w postaci wulkanu, albo eksploduje w postaci wojny, albo eksploduje w postaci jakiegoś kryzysu gospodarczego. Popatrzmy, jak dokładnie to przebiegało na przykładzie kryzysu azjatyckich z 1997 roku. Jest czerwiec 1997 rok. W Tajlandii od dłuższego czasu rząd stara się utrzymać dość sztywny kurs um, swojej waluty do waluty amerykańskiej. No i jak wiemy, tego typu obrona kursu walutowego zazwyczaj źle się kończy. Po dłuższych w próbach obrony rząd tajlandzki w końcu w czerwcu 1997 roku kapituluje, mówi: Nie jesteśmy w stanie dłużej bronić swojej waluty przed wpływem dolara amerykańskiego. Decydują się odpuścić, podejmują decyzję o upłynnieniu kursu Bata. Jaki jest tego efekt? Pierwszy taki najbardziej natychmiastowy efekt to gwałtowny spadek kursu który powoduje z kolei zwiększenie kosztów obsługi długu zagranicznego, który Tajlandia w tamtym czasie ma dość spory. Tajlandia na skutek tego, tej zmiany staje na granicy niewypłacalności i jest duże ryzyko bankructwa kraju. Ta Azja Południowo-Wschodnia to często naczynia powiązane. Okazuje się, że ten zalążek, ten, ten początek, Powoduje rozlanie się kryzysu na kolejne kraje. I tak naprawdę cały region Azji Południowo-Wschodniej dotyka kryzys. Kryzys, który najbardziej widoczny jest w postaci e, wpływu na waluty w tamtym regionie. Dla przykładu BAT od e, czerwca 1997 do e, lipca 1998 traci 40% swojej wartości w stosunku do, do dolara. Filipińskie PESO 37, e, Malezja, e, Południowa Korea 45 i 34, ale indonezyjska rupia traci aż 83%. To z kolei przekłada się na całą gospodarkę tamtych krajów. Spadek PKB per capita w najgorszym przypadku, czyli Indonezji, sięga aż 14%. Spadek kursu walutowego, o którym mówiłem, jest równie głęboki. Wzrost bezrobocia w przypadku Tajlandii sięga aż 277%. Spadek płacy realnej w przypadku Indonezji to jest aż 41%. Tak, w związku z tym ta mała, drobna zmiana w postaci decyzji o końcu obrony czegoś, co było nie do obronienia, czyli stałego, stałej relacji jednej waluty do drugiej, wywołuje kryzys na Cały region, kryzys, który potem trwa kilka lat i przekształca się w istotny problem dla całego regionu. W takim razie, skoro takie małe zdarzenie może tak bardzo się rozlać, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie wykorzystać tego typu zdarzenia, troszkę wpasować się, śledzić to, co się dzieje w kolejnych kryzysach i reagować na to. Podejmując odpowiednie decyzje inwestycyjne. Zanim o tym to kilka przykładów takich zdarzeń rynkowych kolejnych kryzysów. Uwolnienie kursu franka szwajcarskiego. Tak? Mamy rok 2015, tak zwany czarny czwartek, 15 stycznia. Pewnie sporo z Państwa może pamiętać, bo przełożyło się to na nasze osobiste portfele w postaci zupełnie innych rat kredytu. We frankach, jeżeli ktoś taki posiadał. Natomiast dużo wcześniej, przed tym dramatycznym zdarzeniem, była decyzja Banku, Narodowego Banku Szwajcarii o próbie przeciwdziałania umacniania się ich waluty w stosunku do innych walut. Podjęli decyzję, że będą bronić przed tym, aby umocnienie franka w stosunku do euro nie Spadło poniżej sławetnego poziomu 1,20. I rzeczywiście, za każdym razem, jak dochodzi do tego poziomu 1,20, szwajcarski bank dokonuje interwencji, czy to słownych, czy to interwencji bezpośrednio na rynku, i wydaje się, że ta granica jest bezpieczna. Problem polega na tym, że temat trwa, to są kolejne miesiące. Środki, które przeznacza na to szwajcarski bank, idą już w olbrzymie. Ilości pieniędzy i w pewnym momencie uznaję, nie jesteśmy w stanie tego dłużej bronić. Z samego rana podejmują decyzję, kiedy tylko wychodzi informacja na rynek luka płynności jest największa w historii. W ciągu dosłownie kilkunastu, nawet nie kilku sekund e, e, zmieniają się relacje franka praktycznie do każdej waluty. No i na przestrzeni czasu okazuje się, że w wielu przypadkach te tendencje są utrwalone. Tutaj widzimy tylko i wyłącznie zmianę kursu franka w stosunku do złotego, kiedy to umocnił się o ponad 24%. Z poziomu 3,5 do poziomu 4,40 dosłownie w krótkim czasie kurs uległ, złotówka uległa deprecjacji. Kolejny przykład: bańka internetowa. Rok 2001. To była zupełnie inna sytuacja, niż mamy to do czynienia z sytuacją w dniu dzisiejszym, kiedy to e, rzeczywiście gospodarka przed te nowe technologie jest ciągnięta za uszy, tak przysłowiowo. Tam tak naprawdę każdy, kto wpisał sobie, że jest firmą internetową, czyli na przykład będzie zajmował się czymś w internecie, to była sama deklaracja, za którą nie szły żadne konkretne działania, spowodowało, że ceny akcji danego waloru. Szybowały do góry. Taki przykład: Yahoo! podczas uruchomienia IPO była wyceniana na 13 dolarów. Kilkanaście miesięcy później, w szczycie, 118 dolarów. Tak naprawdę sytuacja Yahoo! w tamtym czasie niewiele się zmieniła. To jest jeden pojedynczy przypadek. Natomiast te wyceny, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, rynek musiał skorygować. No i przychodzi ta korekta, załamanie indeksu US100. I w ciągu, e, no, tak naprawdę prawie dwóch lat rynek US100, indeks US100 spada o 75% z poziomu 4500 do poziomu 1000 z małym haczykiem. Kolejny przykład: Flash Crash, może mniej znany, e, mniej znany czarny łabądź, ale mający olbrzymi wpływ na rynek. Dość nietypowy, dlatego, że trwał bardzo krótko. 6 maj 2010 rok, godzina 14.45 i nagle bez właściwie żadnej konkretnej przyczyny rynek SP 500 zaczyna się osuwać. Odsuwa się coraz szybciej, coraz dynamiczniej. Cały spadek trwał 36 minut. Natomiast w tym czasie rynek spadł o 10%. O 10% i to można łatwo wyliczyć, ile pieniędzy z amerykańskiej giełdy w tym czasie wyparowało. Jak się potem okazało, przyczyną było być może błąd maklera, który wbił zlecenie sprzedaży, myląc jednostki i składając zbyt duże zlecenie sprzedaży akcji, a może była to HFT, a może kombinacja tych czynników. Efekt taki, że w 36 minut. 1 dziesiąta amerykańskiej wyceny akcji zniknęła. To jest tutaj widoczne najlepiej. 6 maja, otwarcie wysokie, rynek spada i tak naprawdę wymazuje ponad kilkumiesięczny wzrost. Potem w ciągu dalszej części sesji duża część tego, tej straty została odrobiona. No dobrze, mówimy o rzeczach, które można powiedzieć są nieprzewidywalne. Jak więc okiełznać coś, co jest nieprzewidywalne i samej definicji tego słowa nie do zgadnięcia, nie do zaobserwowania? Naszym celem nie jest próba przewidzenia, co się zdarzy, jaki będzie kolejny kryzys. Ja nie podejmuję się takich działań. Naszym celem będzie reakcja na te kryzysy i na te symptomy, które świat, rynek, gospodarka, Zdarzenia losowe wysyłają. Jak możemy to zrobić? Pierwszy krok, który zawsze powinniśmy zrobić w momencie, kiedy pojawia się potencjalna katastrofa, to odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki to jest rodzaj katastrofy? Jeżeli spojrzymy na te wcześniej przeze mnie opisywane przykłady różnych, różnych czarnych łabędzi, to okazuje się, że można je sklasyfikować i połączyć w pewne grupy. Pierwsza grupa to kataklizmy naturalne, trzęsienia ziemi, tsunami, pożary, huragany. Druga grupa to choroby, wirusy: SARS, COVID, ee, e, e, grypa hiszpanka, na przykład, I wojna światowa. Czy wirusy związane z AIDS-em, tak? Kolejna grupa to wojny lub ataki terrorystyczne, czyli atak na World Trade Center, czy ostatni atak breivika w Norwegii. Natomiast takich ataków terrorystycznych było na przestrzeni historii znacznie, znacznie więcej. Podobnie jak z wojnami, tak? praktycznie w każdym momencie toczy się wojna i te wojny lokalne, mimo tego, że nie mają wpływu na globalną gospodarkę, często mają wpływ na zaburzenia funkcjonowania danego regionu, a to przekłada się na jakiś konkretny wpływ, na przykład na surowiec, czy to ropę, czy to kawę, czy jakikolwiek inny. Kolejny typ kryzysów to kryzysy walutowe, które bardzo często w bardzo różnych krajach występowały. Bankructwa państw. Ostatnie to takie małe państwo Islandia, ale praktycznie co chwila jakieś państwo mierzy się z problemem niewypłacalności. I kryzysy gospodarcze innej natury, bo tak naprawdę tych kryzysów gospodarczych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat było sporo. Niektóre dotykały lokalnych miejsc, lokalnych obszarów, niektóre były globalne. Natomiast za każdym z nich stała jakiś problem natury globalnej dotyczący gospodarki danego kraju. Dlaczego warto to tak posegregować? Dlatego, że w tym momencie łatwiej będzie nam potem sprawdzić, jaki może być wpływ takiego zdarzenia na globalną gospodarkę. I to jest drugi krok, który zawsze wykonujemy: szacowanie ryzyka skutków danej katastrofy. No, spójrzmy. Zadajmy sobie takie trzy proste pytania w stosunku do dwóch zdarzeń. Mamy hur huragan Katrina i mamy COVID-19. Czy zdarzenie może mieć wymiar globalny? Wbrew pozorom te dwa zdarzenia, huragan Katrina i COVID-19, różnią się radykalnie. Huragan Katrina, zdarzenie bardzo groźne w swoich skutkach, ale zdarzenie, które wiemy, że będzie trwało bardzo krótko, tak? To jest kilka dni, kiedy to... Huragan przechodzi z nadzatoki meksykańskiej przez Stany Zjednoczone. On może bardzo wiele zdemolować, ale jego wpływ jest jednorazowy, krótkoterminowy. Potem następuje odbudowa. Tak? W przypadku wirusa wiemy, że ten rozwój może mieć dużo większą, zarówno zasięg co do czasu, jak i co do regionu. I to jest w związku z tym odpowiedź na pytanie, czy zdarzenie może się rozwijać. W przypadku huraganu Katrina wiemy, że nie. W przypadku COVID-u wiemy, że tak. Czy zdarzenie może mieć negatywny wpływ na globalną gospodarkę? Niezależnie od tego, jak bardzo Katrina zdemolowałaby część stanów tych znajdujących się blisko Zatoki Meksykańskiej, to nie będzie miała bezpośredniego wpływu. Na inne kraje, tak? Owszem, będzie miała wpływ na Amerykę, a przez to pośrednio na świat, ale to jest zdarzenie jednokrotne. Potem trzeba tylko radzić sobie ze skutkami tego zdarzenia. Jak widzimy, w związku z tym zdarzenia mogą mieć bardzo różny charakter i przez to różne skutki. I to jest trzeci krok, który musimy zrobić, przygotować możliwy scenariusz. Na początku każdego zdarzenia nie wiemy, jak ono się będzie rozwijało i nie taka nasza rola, żeby zgadywać. Natomiast spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są możliwe scenariusze. W przypadku huraganu Katrina takie trzy opcje wchodziły w grę. Po pierwsze, huragan nie wywoła większych zniszczeń. Przejdzie, niestety trochę bud domów zniszczy, ale nie wpłynie to na gospodarkę, nie wpłynie to na ludność, nie wpłynie to na ekonomię. Drugi możliwy e, scenariusz to przyniesie huragan Katrina, owszem, duże zniszczenia, ale bez wpływu na gospodarkę dotkniętego regionu. I trzeci, najbardziej czarny huragan przyniesie zniszczenia, które dotkną zarówno ludzi, jak i gospodarkę, ale gospodarkę tych miejsc, gdzie huragan będzie przechodził. Widzimy, że tutaj te scenariusze są dość ograniczone, zarówno w czasie, jak i w swoich konsekwencjach. No i porównajmy to z COVID-em. Jest rok początek roku 2020, przełom, rozwija się COVID w Chinach i w tamtym czasie nikt nie wiedział, czy Chiny opanują, czy to się rozwinie dalej. W związku z tym opcji było kilka. Pierwsze: wirus rozwinie się tylko w Chinach, bez wpływu na gospodarkę tego kraju. Drugi: wirus rozwinie się tylko w Chinach, ale owszem wpłynie na gospodarkę, dużą gospodarkę, drugą gospodarkę światową. Trzecia możliwa, trzeci możliwy scenariusz to wpływ i rozwój wirusa, przejście do innych krajów, ale nie na cały świat, tylko częściowo. Tak mniej więcej wyglądało to w przypadku ptasiej grypy, tak, która bardzo dotknęła Azję, natomiast na cały świat się nie rozwinęła. No i czwarty, najbardziej dramatyczny w swoim wydźwięku, jak się okazało niestety spełniający się scenariusz, to wirus obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Dlaczego warto zrobić te scenariusze? Te scenariusze mówią nam o tym, jakie są możliwe wpływy danego zdarzenia na gospodarkę przez to na giełdę i co się za tym będzie wiązało na konkretne spółki. I to jest kolejny krok, który przygotowujemy w naszej analizie zdarzenia, mianowicie okreść kluczowe obszary wpływu. Czyli odpowiadamy sobie na pytanie, Jakie instrumenty, typy instrumentów, branże mogą stracić i zyskać w ramach konkretnego kryzysu? Weźmy jako przykład azjatycki kryzys walutowy. Co zyskało? No przede wszystkim dolar. Co straciło? Przede wszystkim lokalne waluty. Tak. Kolejny przykład. COVID-19. Co zyskało? Usługi online przenieśliśmy się do internetu. tak? Wszystko, co jest związane z internetem, wbrew pozorom, mimo tego, że COVID dramatycznie wpływa na gospodarkę światową, rozwija się i to rozwija się dość dynamicznie. Producenci środków ochrony osobistej, producenci leków, ale także takie dość nieoczywiste produkty, jak na przykład alkohole. Co traci? No tutaj lista może być długa, ale te, które są najbardziej. E, takie dotknięte branże to e, branże związane z e, rozrywką, czyli knajpy, kina, dyskoteki, linie lotnicze, praktycznie e, stanęły przez długi czas e, na wiosnę, czy turystyka. Tak? W momencie, kiedy mamy określone konkretne obszary, przechodzimy bardziej szczegółowo. Przechodzimy do kolejnego kroku, do wyboru konkretnych. Instrumentów, które mogą zyskać lub stracić. Ale zanim to zrobimy, spójrzmy na to, jak mniej więcej w zależności od typu zdarzenia może zachować się konkretne branże, czyli co może zyskać, co może stracić. Jeżeli spojrzymy na katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, co może zyskać? Usługi budowlane, firmy ratownictwa specjalistycznego czyli wszystko to, Wszystkie te branże, które związane są z naprawą po danym zdarzeniu losowym danego obszaru. Co traci? Te spółki i te branże, które są najbardziej dotknięte związane z konkretnym funkcjonowaniem na danym terenie. Tak? Czyli na przykład elektrownia Fukushima nie mogła się przenieść, no bo ona działała w tamtym miejscu. No dobrze. Kryzys gospodarczy. Jeżeli się zaczyna duży kryzys gospodarczy, to zazwyczaj uciekamy do takich elementów, do takich zasobów jak złoto, jak dolar, co traci no tak naprawdę globalna gospodarka, ale w każdym kryzysie są jakieś branże, które są szczególnie dotknięte. 2001 to spółki internetowe, 2008 to przede wszystkim na początku banki. Kryzys walutowy to generalnie podział na te waluty które zyskują i te waluty które tracą tak? zazwyczaj zyskują główne waluty światowe plus dolar jako ten główny beneficjent tracą waluty lokalno dotknięte danym kryzysem wojna ataki terrorystyczne co zyskuje spółki zaopatrujące wojsko generalnie armia i wszystko co z tą armią związane czyli cały sektor defense co traci lokalne waluty Kraje dotknięte sporem i zasoby, które są powiązane z tym obszarem, w którym wojna występuje. No i ostatni typ wirusy. Co zyskuje? Usługi lub produkty substytucyjne. W przypadku e, SARS-u, e, ptasiej grypy, e, praktycznie e, stanęła e, konsumpcja m, e, drobiu. Tak? E, ludzie przerzucili się na produkty. Które były dla nich bezpieczniejsze. Co także zyskuje w takich przypadkach? Zazwyczaj branża medyczna, ta, która walczy z efektami i próbuje zastopować tego wirusa. Co za najbardziej dotyka, no to oczywiście linie lotnicze, usługi turystyczne w danym regionie, ale także te branże, z którymi wirus jest bezpośrednio związany. Tak? Czyli jeżeli dotyka to konkretnego typu. No na przykład, jak w przypadku ptasiej grypy, drobiu, no to ten drób jest najbardziej tutaj dotknięty. Jak, głęb... jak dokładniej pomyślimy o tym, to okazuje się, że jesteśmy w stanie na dość szybkim etapie potencjalnie przewidzieć możliwe wpływy danego zdarzenia. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie, rozwinie się globalnie, czy nie, ale możemy z dość dużym prawdopodobieństwem ocenić, w jakich obszarach to będzie działało i jakich konkretnie może dotknąć spółek. I to jest kolejny krok, do którego przechodzimy. W momencie, kiedy już mamy ustalone branże, to wybieramy instrumenty, których w danych branżach wydają się takie najbardziej... Oczywiste, tak? Nie szukajmy jakichś e, głęboko e, ukrytych, bardzo skomplikowanych spółek. Nie, wybierzmy najprostsze, takie najbardziej oczywiste e, przedstawiciele danego, danej branży. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o usługach hotline, Microsoft, właściciel Zuma, e, e, Narzędzia, które wykorzystywane jest w obecnych czasach praktycznie wszędzie do komunikacji zdalnej. Po drugiej stronie, skoro linie lotnicze, no to American Airlines, tak? Na przykład. W tym momencie wiemy, mamy listę instrumentów, konkretnych instrumentów, których uważamy, że powinny zyskać na wartości dzięki wpływowi danego zdarzenia i te, które powinny stracić. Dlaczego wypisujemy te zyskowne i te stratne. Dlatego, że zanim będziemy podejmować decyzję o konkretnym działaniu, to wprowadzimy pewien, pewne narzędzie, które być może dla niektórych jest znane, dla innych trochę mniej. Nazywa się to transakcja spreadowa. Dlaczego będę mówił o transakcji spreadowej? Dlaczego po prostu nie kupić tego, co może zyskać, albo nie sprzedać tego, co może stracić? No, odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Mianowicie, w momencie, kiedy dany kryzys się rozwija, często ten rozwój może trwać tygodnie, czasami miesiące. I my nie wiemy, kiedy przyjdzie ten główny atak. Kiedy ta gospodarka czy decyzja danego rządu w końcu zmieni pole gry? Przez ten czas można sporo stracić. W związku z tym, żeby uniknąć takiej sytuacji, wprowadzamy narzędzie, które pozwala nam dużo lepiej ograniczać straty, czyli transakcję sprodową. Jak ona działa? Najprostsza transakcja spreadowa to nic innego jak zawarcie naraz w tym samym czasie dwóch przeciwstawnych transakcji. Jedna kupuje, druga sprzedaje. Na przykład kupuje pszenicę, sprzedaje kukurydzę, bo uważam, że cena pszenicy w stosunku do kukurydzy jest niedowartościowana. Tak? To jest najprostsza transakcja spreadowa. W jaki sposób taka transakcja buduje się? W przypadku zwykłej transakcji kiedy kupuję pszenicę, zarabiam wyłącznie wtedy, kiedy ceny pszenicy wzrosną. Nie ma innej opcji. A w przypadku spreadu okazuje się, że jest dużo więcej możliwych kombinacji. Mianowicie na transakcji spreadowej polegającej na kupnie pszenicy i sprzedaży kukurydzy, mogę zarobić, gdy po pierwsze, wzrost pszenicy jest większy niż wzrost kukurydzy, ale także zarobię wtedy, gdy spadek pszenicy jest mniejszy niż spadek kukurydzy. Tu jest błąd niż spadek powinno być. No i na koniec, zarabienie jako podwójnie, kiedy pszenica rośnie, a kukurydza spada. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że taka transakcja spreadowa pozwala nam z dużo większą łatwością przetrwać okres ewentualnego czekania na efekt danego zdarzenia. I druga bardzo ważna rzecz. Jeżeli zdarzenie okaże się w swoim wydźwięku nie tak dramatyczne, jak zakładaliśmy, to nasze straty będą dużo mniejsze. No dobrze, jak taką konkretną transakcję spredową zawrzeć? No, sytuacja wydaje się dość prosta. Mianowicie, jeżeli chcemy w następnej transakcji e, zaryzykować 1000 zł, to za 1000 zł otwieram longa kupując pszenicę i jednocześnie za 1000 zł otwieram shorta kupując, sprzedając kukurydzę. Czyli konkretnie sprawdzam jaka jest cena pszenicy, sprawdzam jaka jest cena kukurydzy i wyliczam. 1000 podzielić przez 600, czyli przez wycenę pszenicy otwieram 1,67 lota dla pszenicy. Kukurydza 1000 przez 400, 2,5 lota sprzedaje kukurydzy. Za każdym razem wartość, którą niejako ryzyko, które podjęłem, musi być takie samo. Tak? 1000 na plus, 1000 na minus. Jeśli pszenica pójdzie do góry o 10%, a kukurydza o 8%, no to na pszenicy zarobię 600. Tak razy to jest obecna cena kursu razy 167 razy 10%, czyli 1100, czyli mój zysk będzie 1000 na początku zaryzykowałem e, 1000, sprzedałem 400 po 2,5 wzrosło 18, czyli było 1080, ale ja sprzedałem, czyli straciłem 80, tak, moja początkowa wycena tej inwestycji to 1000. W efekcie wynik obu transakcji sumuje. Zarobiłem 20 zł. Prosta sprawa. No dobrze, to popatrzmy na konkretne przykłady rynkowe. Zacznijmy od starej historii. Rok 2008 kryzys finansowy dotknął przede wszystkim banki na skutek. Rozłożenia się całego systemu finansowania i ukrywania przez długi czas problemów związanych z nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły tych kolejnych kroków. Wystarczy, jeżeli będziemy reagować w sytuacji, kiedy dany kryzys się rozwija, czyli nie w sytuacji, kiedy były jakieś podejrzenia, jakieś zgadywania. Nie, my czekamy aż coś konkretnego zdarzy, zdarzy się w danej sytuacji. Takim momentem zwrotnym był 15 września 2008. Upadek Lehman Brothers, jednego z największych, najstarszych banków. No trudno było przejść do porządku dziennego nad tak radykalnym, spektakularnym zdarzeniem, które było efektem tego kryzysu, który nastąpi. Ktoś może powiedzieć, no, to, ale to bardzo późno. Tak, nie ma problemu. My jesteśmy w stanie poczekać. Nie musimy wyprzedzać historii. Wystarczy, że w tym momencie zareagujemy. W jaki sposób? Tak jak wcześniej mówiliśmy, skoro przychodzi kryzys, globalny kryzys związany z bankami, no to uciekam do złota, czyli kupuję złoto i sprzedaję co banki, na przykład jeden z najbardziej oczywistych Bank of America. Kiedy? W momencie, kiedy jest ten główny zapalnik, w naszym przypadku był to 15 września 2008, w momencie, kiedy została ogłoszona upadłość banku Lehman Brothers. Wynik tej transakcji 130%. Jak ona przebiegała? 15 kupujemy Longa dla złota, cena w tamtym czasie to 1009 i zamknięcie Longa następuje wtedy, kiedy po prostu ten cały ruch się wyczerpuje. Czyli podążamy za ceną i tutaj widzimy był lokalny dołek. W momencie kiedy przychodzi kolejny spadek, wybijamy lokalny dołek, czyli prowadząc trailing stop wyrzuciłoby nas, zamykamy. W tym przypadku cena na zamknięciu była 1532. 51% zarobiliśmy na tej transakcji. Ale jest jeszcze druga strona tej transakcji. Czyli Bank of America. W momencie kiedy otwieraliśmy transakcję, czyli w tym 15 września cena była 26,55%. W momencie kiedy zamknęliśmy tę transakcję, a zamykaliśmy ją wtedy, kiedy na złocie ten ruch się wyczerpał. Cena była 5,46, znaczy spadek był 79%. Zostało z początkowych 26 tylko 21% wartości spółki, więc zarobiliśmy na tym spadku 79%. Na jednym zarobiliśmy, na drugim zarobiliśmy sumarycznie 130%. No dobrze, kolejny przykład. Wycie kropy do Zatoki Meksykańskiej. Zdarzenie. No, pamiętamy albo nie pamiętamy, e, następuje awaria duża awaria podczas wydobywania ropy i ropa zaczyna wyciekać. Wycieka jeden dzień, wycieka drugi dzień, wycieka trzeci dzień i po tygodniu wiadomo, że ta plama jest olbrzymia, wiadomo, że tutaj nie da się tego zamieść pod dywan, że konsekwencje będą długotrwałe. W tym momencie, czyli po tygodniu, od momentu, kiedy ta ropa non-stop cieknie, podejmujemy decyzję. Kto będzie tracił? No przede wszystkim firma, która jest odpowiedzialna za konsekwencje rozlania tej ropy, będzie musiała to wszystko naprawić, czyli BP. Z drugiej strony, co może zyskać? Skoro wyciek duży ropy jest, w związku z tym tego ropy, tej ropy nie możemy zamienić na, nie możemy sprzedać, no to jest spore prawdopodobieństwo, że ceny ropy mogą pójść w górę. Czyli w konkretnym dniu, 27 kwietnia, po tygodniu ciągłego kryzysu i wycieku ropy podejmujemy decyzję o zakupie długiej pozycji na ropę i jednocześnie krótkiej na BP. W tym momencie, to był ten dzień, kupiliśmy po 84,21, jak się potem okazało, niestety nie zarobiliśmy na tym, tak? Cena ropy spadła w ciągu tego okresu 3%. Gdyby to była transakcja tylko na ropy, to przyniosłoby nam to sporą stratę. Ale my przecież otworzyliśmy także shorta. W momencie, kiedy otwieraliśmy shorta na BP, cena była 56,33. W momencie zamknięcia, kiedy ten ruch został wrzucony na trailing stopie, 40,68 cena, 28% zysku i sumaryczny zysk na całej operacji 25%. Mimo tego, że popełniliśmy błąd, i jedna z tych transakcji nie wyszła. Kolejny przykład. COVID-19, obecne czasy. Jakie zdarzenie wiemy? Moment zawarcia transakcji, 3 luty 2020, to początek wirusa poza Chinami. Wirus rozwija się już ponad miesiąc. Wiadomo, że w, sytuacja w Chinach jest dramatyczna, i to jest moment, kiedy kolejne kraje. Zgłaszają zarażenie wirusem, i to co ważne, jest to moment, kiedy Światowa Agencja Ochrony Zdrowia ogłasza, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem. W tym momencie podejmujemy decyzję. Co? Z jednej strony handel, handel online, z drugiej strony krótka pozycja linie lotnicze, czyli znowu oczywiste spółki, Amazon. I American Airlines. Wynik na transakcji 99%. W jaki sposób się to odbyło? W momencie, kiedy wiemy już, że rozlanie kryzysu, rozlanie wirusa na inne kraje staje się faktem, otwieramy Longa na Amazonie. W tamtym czasie jest to 2004, i zamknięcie następuje w momencie, kiedy wyrzuca naszą pozycję na trailing stopie. Przy cenie 2,888. Wynik na tej transakcji 44%. Z drugiej strony, w tym samym czasie, American Airlines z poziomu 27,16 spadają do poziomu 12,08,55, sumarycznie 99% zysku. I ponieważ zbliżamy się do końca, więc ostatnia transakcja także COVID-19 ten sam moment, ale. Inne wybrane yy, spółki. Z jednej strony aplikacja zdalna Zoom, czyli Microsoft, z drugiej sieć restauracji z polskiego rynku Amrest. Tak? Wynik plus 70%. Jak to przebiegało? Microsoft kupujemy po 174 sprzedaż Dokładnie w tym samym momencie, kiedy na trailing stopie nas wyrzuca 197, zysk 13%, i w tym samym czasie otwarta, krótka pozycja na Amrescie, i po 47,15, i zamknięcie po 20,05, czyli 57% zysku. Jak Państwo widzicie, w momencie, kiedy reagujemy w odpowiednim momencie i działamy zgodnie z pewnym łańcuchem, to możliwość zarobienia na takim nieprzewidywalnym, wydawałoby się, zdarzeniu, okazuje się nie taka trudna. Spróbujmy na koniec podsumować w takim razie dany plan. Pierwsza rzecz, poczekaj na wystąpienie sygnałów świadczących o możliwości wystąpienia czarnego łabędzia. Czyli nie zgadujmy, czekajmy, niech ten czarny łabędź się pojawi i niech on pokaże, przynajmniej szczątkowo, w jaką stronę może się to rozwinąć. W tym momencie określ rodzaj katastrofy, oszacuj ryzyko związane z danym zdarzeniem. Przygotuj możliwe scenariusze, określ kluczowe obszary. Wybierz instrumenty, które mogą zyskać i stracić. Zbuduj transakcję spreadową na podstawie wybranych instrumentów. Ustal sposób zamknięcia pozycji. Za każdym razem wprowadzamy stop loss, trailing stop, take profit. Ci z Państwa, którzy chcieliby coś więcej dowiedzieć się na temat sposobu prowadzenia pozycji, zachęcam do obejrzenia mojego kursu przygotowanego we współpracy z XTB, w którym dokładnie tłumaczę, jak prowadzić trailing stopa, gdzie wyznaczać stop losy, kiedy zamykać pozycje. Zapisz wykonane transakcje, wyciągaj wnioski, analizuj efekty swoich zdarzeń. Proszę Państwa, wprawdzie COVID jest dla nas bardzo uciążliwy i, i, i daje się wszystkim we znaki, ale jak się okazuje, może być dobrym przykładem do tego, jak na rynkach wykorzystać sytuację ponad przeciętnej zmienności i w bezpieczny sposób poprzez transakcje spreadowe zarabiać na tego typu zdarzeniach. Z mojej strony to wszystko. Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.